Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy teraz w miejscowości Urbanowice u kolegi Roberta Grochowskiego, który teraz tutaj podkarmia trochę te gołębie, które posiada w rozpłodzie. Przypomnę tylko, kolega Robert Grochowski rotuje w oddziale 0464 Głubczyce, a sekcja... Sekcja Gościęcin. Gościęcin, tak? Dokładnie tak. Dobrze. Teraz tutaj w tym gołębniku już byliśmy kiedyś. Kolega nam tutaj pokazywał swoje właśnie te boksy, w których posiada te pary. Tutaj widzimy, wiemy też, że to są najczęściej gołębie pochodzące z hodowli Andreasa Drapy. Tutaj każda klatka posiada opis, co za gołąb się tutaj znajduje. Zobaczmy. Przypomnijmy sobie, niedawno takie podobne boksy, takie dobre, takie hodowla prowadzona w podobny sposób, z taką dokładnością, pieczołowitością, jeżeli chodzi o pochodzenie gołębi, to była u kolegi Bogdana Michalaka, kiedy no niestety musiał się pozbyć tej hodowli. A zobaczmy, kolega Robert też ma coś takiego. Tutaj akurat teraz, kiedy je podkarmił, widzimy, taka parka sobie tutaj siedzi i te ziarenka skubie, dziobie. To teraz powiedzmy, Robert, co tutaj się zmieniło przez ostatniego naszego tutaj pobytu? No witam bardzo serdecznie. Co się zmieniło? No powiem szczerze, że zmieniło się niewiele, może troszkę kilka nowych gołębi, które przez ten ostatni czas nabyłem. Dalej ciężka praca, wytrwała, w miarę solidna i generalnie według mnie najważniejsza rzecz w hodowli, zarówno w lotowaniu, jak i w hodowli rozpłodowej, to stabilność, bo ta stabilność w konsekwencji prowadzi do jakichś tam sukcesów. Tutaj te gołębie, które masz, tak jak powiedziałem, w 100% praktycznie pochodzą od kolegi Andreasa Drapy. To niedawno zakończyliśmy nawet aukcję gołębi tych. Wcześniej robiliśmy tą aukcję w takiej formule, że pokazywaliśmy na internecie te gołębie i było raz możliwość licytacji na internecie, później na aukcji stacjonarnej. W tym roku od tej formuły odeszliśmy, gdyż czas nie pozwalał też na to, a gołębi tych, co ostatnio miałeś wystawione, bo ty od 3 lat już bodajże, czy 4, regularnie, 4 lat regularnie tutaj się spotykamy i raz w roku taką aukcję gołębi Andreasa Drapy się będzie tutaj, że można się zawsze spodziewać, że będzie po prostu. No raczej tak. Ty na tej aukcji chyba żadnych gołębi nie nabyłeś, nie, ale nie. Powiedz nam o tych, co nowego sobie z tych gołębi Andreasa Drapy tutaj niejako wprowadziłeś do swojego rozpłodu. Z uwagi na fakt, że zawsze w mojej hodowli przeważała dość duża liczba samców, zawsze mam taką tendencję do kupowania po tych najlepszych gołębiach olimpijskich, zawsze mam tendencję do kupowania samców. Gdzieś tam w podświadomości mojej siedzi, że gdzieś tam się zawsze kieruję w stronę samców. I z uwagi na ten fakt, w zeszłym roku no już tych samców miałem tak dużo, że postanowiłem dokupić kilkanaście samiczek. Trafiłem na bardzo dobrą okazję, bo zadzwonił do mnie Andreas, powiedział, że ma kilkanaście młodych za dużo, jeżeli chcę, to mogę sobie przyjechać. Pojechałem do jego gołębnika, wybrałem sobie kilkanaście naprawdę fajnych samic. W tym roku już są to samiczki dwuletnie, w tamtym roku były samiczki roczne. Są to głównie wnuki, wnuki Szczampa, wnuki z Karla, wnuki z Pokerface'a, wnuki z Ronaldo, czyli takie gołębie, które pasują do linii, do moich samców, które mogę wykorzystać w parowaniach krewniaczych i o to głównie mi chodziło i tego głównie poszukiwałem. Tutaj popatrzmy, tak jak Robert wspomniał, może przejdziemy tutaj, popatrzmy na te gołębie, one są teraz, mają tam już jajeczka, ty je sparowałeś, ile? 12-13 dni temu, tak? Dokładnie, teraz na naszą pierwsze jajka mamy dzisiaj 9 styczeń, zazwyczaj parowałem gołębie w lutym, w tym roku sparowałem troszeczkę wcześniej, no zrobiło się dość duże zainteresowanie moimi gołębiami w ostatnim czasie. Troszeczkę zamówień na gołębie do gołębnika lotowego, a oczywiście też w swoim gołębniku też muszę jakieś młode do lotowania mieć, więc z tego względu sparowałem troszeczkę wcześniej, niejako jeden lęk, żeby przyspieszyć. Tutaj jak już mówimy o lotowaniu, to wiem, że miałeś też tutaj, mamy zresztą na aukcji wystawioną najlepszą lotniczkę sekcji z gołębi młodych, a w gołębiach starych też lotowałeś? Tak, tak, oczywiście. Jak poszło? Oczywiście. Dość dobrze, sezon mieliśmy fajny. Moja hodowla, ja zasadniczo jestem nastawiony na kategorię, to mnie najbardziej interesuje. Szukam gołębi, które będą zdobywały kilka konkursów, ale to będą gołębie, powiedzmy, na bazie 3-5%, czyli te najbardziej szpicowe, najszybsze gołębie. Udało się zrobić wicemistrza w kategorii B.
No i tendencyjnie młodymi też dość fajnie pograliśmy. Sezon okazał się bardzo też fajny, bo też zrobiłem wicemistrza. Straty bardzo, bardzo małe, bo w tym roku straciłem 6 gołębi starych i 4 gołębie młode. Po sezonie pojawił się dylemat. To powiedz jeszcze z ilu, bo jakby to było z 8 albo 10, to były duże straty. Nie, nie, no. Nie miałeś starych tych gołębi. Do sezonu gołębi starych podszedłem drużyną około 90 sztuk, natomiast do sezonu gołębi młodych podszedłem drużyną równo 80 gołębi. To, czyli to są bardzo małe straty. Nikłe straty. Powiem tak, no tutaj należy się podziękowanie i ukłony w stronę naszego wiceprezesa do spraw lotowych, pana Mariana Ruma, bo muszę powiedzieć z ręką na sercu, że mieliśmy naprawdę tak fajny sezon, jakiego nie pamiętam już od dawna. Okoliczne oddziały borykały się tutaj z dużymi stratami, niekiedy nawet z lotami dwudniowymi, natomiast my przechodziliśmy gładko przez wszystkie loty. No i tylko się cieszyć. Troszkę powstał problem po sezonie, bo w gołębniku lotowym w Ogrodowym, gdzie mam zlokalizowanych 50 samców, no tam po sezonie miałem 4 wolne cele i zostałem z 76 młodymi. No i okazało się, że to jest nieraz większy problem niż brak gołębi. I podchodziłem do selekcji chyba 4 czy 5 razy i udało się wygospodarować 16 miejsc. I na to miejsce włożyłem gołębie młode, samce 16 gołębi młodych, czyli z 76 de facto młodych, które zostały mi po sezonie lotowym, tylko 16 weszło do drużyny lotowej, bo na pozostałe po prostu nie było miejsca. Czyli gratulujemy takiego udanego sezonu, ale tutaj popatrzmy jeszcze na tą celę, bo tak sobie tutaj my rozmawiamy, ale ja patrzę, tutaj wcześniej jak byliśmy, to był róż, teraz róż tu nie masz już takie posadce deponowe, to jest, mówiłeś, że dużo się nie zmieniło, ale to jest jakaś zmiana, czym to jest podyktowane, lenistwem czy czym? Nie, absolutnie nie, tak jak zauważyłeś, wcześniej były tutaj różta. Powiem szczerze, że dla mnie było to wygodniejsze z tego powodu, że nie musiałem sprzątać, po prostu te boksy tak były... Tak często. Powiedzmy, że te boksy były bezobsługowe w czasie sezonu lęgowego, bo te gołębie rozpudowe siedzą tutaj tylko w sezonie lęgowym, natomiast potem są przemieszczane na woliery do tyłu i sobie zimują na wolierach. W czasie sezonu lęgowego praktycznie te boksy były bezobsługowe, ale powiem szczerze, że wydawało mi się, że gołębie jednak na tych rusztach nie miało takiego komfortu jak na podłodze. Tutaj fajnie się na tej podłodze wylegują, fajnie mogą się tutaj parować, natomiast na tych rusztach no tak wyglądały troszeczkę nieporadnie i odniosłem wrażenie, że po prostu na płaskiej podłodze będzie im lepiej. No czeka, mnie niestety z tego powodu czeka trochę więcej pracy, ale no na tym to polega i czego się nie robi dla gołębi. Tutaj właśnie zobaczmy, kolega Robert, to co wtedy, kiedy byliśmy tutaj ostatnio, pokazywaliśmy, on tutaj właśnie w gołębnikach ma też u Dominika Polarskiego też zawsze, że te karmik i pojnik z wodą są trochę wyżej. To jest też tym spowodowane zarówno po tej i po prawej, po lewej stronie. Tak jak mówiliśmy, dzięki temu, że on jest wyżej zlokalizowany, ten pył, który tutaj trafia, nie jest tak zabrudzona woda, po prostu na nie zanieczyszcza. Jest tutaj wygodniej też obsłużyć, bo nawet jak się chodzi, nie? Tak, bardzo szybko. Obsługa jest bardzo szybka, bo szybko zabieram pojidła, myję je, nalewam świeżej wody. I praktycznie na takiej wysokości, jeżeli codziennie gołębnik jest odkurzany, praktycznie w tej wodzie nie ma pyłu. Teraz troszeczkę inaczej to wygląda z tego powodu, że temperatury no, gwałtownie, w grudniu była fajna aura, w tej chwili przyszła gwałtowna zima, minus kilka stopni. Tutaj wstawiłem taką dmuchawę, żeby troszkę tą temperaturę podnieść, żeby te gołębie jednak miały troszkę lepsze. Zwłaszcza teraz w tym okresie, zwłaszcza teraz, jak się niosą, wiadomo, że na pierwszym jajku niektóre samice tak siedzą od niechcenia i żeby po prostu tych jajek nie wychłodzić. Wstawiłem taką gazową dmuchawę, ona powoduje to, że niestety jest dość duży ruch powietrza i ta woda jest troszeczkę zakurzona, ale powiedzmy, jak jest człowiek pracowity, to wodę dwa razy dziennie wymieni i jest w miarę fajnie. Tutaj zobaczmy, tutaj masz w ten sposób zrobione, że widzę miskę na ziemi. Tutaj natomiast po prawej stronie, gdzie jest troszeczkę też i więcej światła, masz takie, powiedzmy, u góry zrobioną celę i tam jest miska, nie? No, tak zawsze miałeś właśnie. Dokładnie tak. I te obydwa rozwiązania się sprawdzają. Obydwa rozwiązania się sprawdzają. Szczerze powiedziawszy, to dla mnie jest troszkę wygodniejsze, jak jest miska na podłodze, bo po prostu widzę, co się dzieje. Natomiast tutaj muszę wchodzić, straszyć troszkę gołębie i sprawdzać, czy te jajeczka już tam leżą i troszkę wymaga to więcej jakoś tam zaangażowania, ale się sprawdza.
mówiliśmy o gołębiach twoich, o tych nowych nabytkach grapy, pokazywaliśmy, jak masz tutaj zorganizowany rozkład, koledzy go znają, widzimy, że przy takiej organizacji pewność przy nabywaniu gołębi od kolegi Roberta, tego, że mamy na pewno po tych parach, których chcemy, jest stuprocentowa, to jesteśmy tego pewni, ale może jeszcze nam pokażesz jakiegoś gołębia, taką parę masz może jakąś wybitną, bo zawsze hodowca ma u siebie takie gołębie, nazywa często złota para, jakaś taki dobry. Czy ty masz u siebie też taką tutaj? Szczerze powiedziawszy, nie. Nie mam żadnej złotej pary. Mam kilka gołębi, po których już w kilku czy w kilkunastu miejscach się gołębie pokazały. Natomiast nie jestem zwolennikiem tworzenia jakichś złotych par. Stosuję częste zmiany parowania i wydaje mi się, że z mojego przeświadczenia jest to najlepsze rozwiązanie. Po prostu gołębie są pobudzone, bardziej przy kolejnym parowaniu z następnym partnerem gołębie są bardziej pobudzone, bardziej zaangażowane, co według mnie wpływa na lepszą jakość potomstwa. Pod tym powiedzmy... Coś w tym jest, bo to taka zmiana partnerki, co? tak to wygląda, że mam oczywiście takie pary, których nie rozparowuję, na przykład samczyka 502, wnuka od Flicera i samiczkę 1174, córkę z Marką. No nie, teraz są rozdzielone, bo zniosły jajka zostały przyłożone i teraz gołębie odpoczywają. I tej pary staram się nie rozdzielać. W kilku miejscach pokazały się z tego bardzo fajne gołębie. Nawet ostatnio był samczyk na aukcji właśnie na twoim portalu od kolegi Artura Pawlika. Właśnie po tej parze, który był ojcem pierwszego gołębia okręgu w kategorii A i drugiego gołębia okręgu lotnika z 12 konkursami w tym roku. Także tej pary nie rozdzielam, ale nie uważam, że to jest jakaś złota para. I jednak, tak jak powiedziałem, jestem bardziej zwolennikiem wymiany partnerów, ponieważ uważam, że każdy kolejny lek jest mniejsze zaangażowanie i te młode są, według mojej oceny, troszeczkę słabsze. Natomiast jeżeli tego partnera zmienię, to te zaangażowanie się podnosi, wzrasta i ten wychów młodych jednak jest taki lepszy, maksymalny, że tak bym to powiedział. I kończąc pomału, dziękujemy bardzo za pokazanie nam swojej tutaj kolejny raz już hodowli. Informacje, którymi się z nami podzieliłeś, są na pewno cenne dla wielu hodowców, zwłaszcza tych, którzy tutaj kolegi gołębie, hodowlę obserwują. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobry lot.